Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i wchodzimy do Minecrafta. Dzisiaj na Instagramie robiłem sobie zupkę pyszną, dlatego tak późno wchodzę do Minecrafta. Nie pokazuj. Kwadratowa, jestem w ogóle na texture paku. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. I wpadajcie na Instagrama, żeby tam codziennie teraz Insta Stories wrzucam. Idziemy na drop lootboxów. Jest możliwość jeszcze lootboxa z ogarnięcia? O, ten to zawsze przychodzi tylko na lootboxy. Dobra, we! A mnie tylko na dwa stać, to jest tak średnio. Ja ci bardzo mogę pożyczyć, jak chcesz. O, pożycz. A tu dropa mamy teraz? No, tak, jest tak. Drop w tym momencie. Patrz, tylko mi, kolejka. Jak nisko upadłeś, przyjacielu? Jak nisko upadłeś, że twoja kobieta jest bogatsza od ciebie, powiedz mi, jak? Kupiłem shulkerboxa. ja kupiłem 5 chyba, albo 4. No nie, ale ty jesteś hegemon. O, dobra. O, czerwony, o, mi też czerwony. O, no nie! Czerwony. Evron, pożdaj. Evron. 100 dolców. Tak? Detektor, proszę państwa. Oddaj tą kasę. Makaron, proszę państwa. Makaron. O nie! Proszę. Makaron, dziękuję. Proszę państwa, mam jako pierwszy znalazłem makaron. Proszę bardzo. Ukradł mi kasę. Teraz ukradł mi kasę. Witam. Evron mi ukradł pieniądze. No co tu się dzieje? Jawora nie ma. Evron pieniądze bierze, no. Mitashi, przepraszam, ja za grafem, Mitashi. Kam trochę, nie? Dziękuję. Cztery stówki? Proszę bardzo. Były, tak, tyle dostałem. Dziękuję. Ale sztos, ci tak jesteś super. Proszę, patrz, ty też, Evron, jesteś super. Ty też. Uwaga, bo mi czat mi świadkiem był, przepraszam, jest 3600 dolarów puli. Nie wiem, gdzie. Uuuu, to dobrze, tu jestem. Kończ, tak? Czerwony. Ile ogólnie jest boksów? Wpadajcie na drugi kanał, tam live'y z Fortnite'a się zaczynają, więc wpadajcie. Czyli mało. Dobrze. Dobra. Jedziemy. Idziemy z lootboxami. Idziemy z lootboxami. Albo nie. Dobra. A, i zostawcie sobie łapkę w górę, bo nam trafisz czarny. Dobra. Był już czarny? Słuchajcie, mam pytanie, ale skąd on ma dostęp do ryżu i makaronu? Przecież tego nigdzie w Polsce już nie ma. Był pierwszy w sklepach, pamiętam w kolejkach go widziałem pierwszego. Chłopaki, mam więcej ryżu, sucharów, antybakteryjny i żelaza. Jezus, to jest jakiś koronawirus drop. No nie, no idę na koniec, no. Evron, chciałem się zaopatrzyć w żel antybakteryjny u ciebie, ale nie ma w sklepie niestety. Sprzedam za 400. Jezus, jak o, wypadnie. Złoty u grafa! O nie! Ulala! Co on tam ma? Dostał papier toaletowy, 5 litrów wody, suchary. Papier toaletowy. Czemu ja odczuwam, słuchajcie, że to jest się skam jakiś? Jaki to jest skam, to jest niemożliwe, nie? No ja ryż dostaję, ryż dostaję. O maseczkach antybakteryjnych za 200 na Allegro słyszałem, ale o ryżu za 800 to jeszcze nie. Jak będziecie musieli to siedzieć w bazie dwa tygodnie, jak dwa tygodnie w bazie będziecie siedzieć, to zrozumiecie. Jaki chłop? No dobra, to nie. Idę, Zacha, idę, dawaj czarny. Będzie czarny jak nic. Czarny będzie. Tak! A to biały. Biały! Banknot 50. Płyn antybakteryjny. Sztabki ryż. Suchary. Lej. Okej, jest git. Jak kumple. Jak ja będę miał, dzielę się z tobą na pół. Jak ty będziesz miał, to też się dzielimy na pół. Dziękuję. Dawaj, kumple. Dawaj, na pół. Nie zgadzaj się, Citrox. Nie zgadzaj się. Citrox. On cię skamuje tak jak mnie. Czerwony u mnie. Dobra. Co tu się dzieje? No czemu? Czy nie? Ja będę miał biały. Poluję biały. Detektor, pasza jaglana. Ja muszę teraz oszukać. Muszę teraz oszukać, że niby... O Jezus, ta zupa jednak boli. Jakiś kolab, ja mam ryż, ty masz kaszę. Ja teraz będę polował na czarny. Zobaczymy, kto będzie miał. Dobra, zrobimy spożywczaka. Nielegalny przyrodek ryżu. Citek jak tam? Do przodu? Tak średnio bym powiedział. Czerwony i teraz ja bym miał biały. Do przodu wyjść. Gotowi na biały? Da się. Suchary, kasza, kasa i płyn antybakteryjny. Znowu to samo. Ale miałbym dzisiaj łacha, gdyby nie było lepszego od złotego, nie? Patrz, jakie mówię, w ogóle te zbroje. 3600 w puli jest. Nie żartuję. Gdzie a jest sobie 600? Szalone itemki inne. Dobra, ja zawsze ufam. Nie zahaczaj. O nie, Evron, jaki biedny. To jest taki skam! Dobrze, Evron! Więcej ryżu! Nie, to ja tylko chyba czyszczę białe, nie. Dobrze, Evron, więcej dla nas. Dobrze, Evron, będziesz Pablo Escobarem tego i patrzcie, i teraz będzie jakiś złoty czy coś. Tak, graf znowu złoty. Graf złoty, zobacz! Ale panowie, trzymamy kolejkę, halo. Evron na koniec. Co ma? O, biały ma, to dobrze. Teraz, dobra, biały teraz ma, będzie dobra, czarny, dobra, teraz dobra, będzie dobra, czarny. Dobra, jest czarny.
Znajdź drzewo, uderz, zbierz drzewo. Patrol musi mieć teraz czarny. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Nie, koniec, nie ma kolaba już. O, złoty! Kurde. 200 dolców, papier toaletowy, woda, suchary, skała macierzysta? Można to dostać w ogóle? Sztos, detektor, płomień, eliksir życia. O! Co? Życie jest? Ale sztos! Oh, nice. Ale sztos! Ej, w ogóle skałę macierzystą dostałem, czujecie to? W sensie bedroka. A! Panie Zaha! Słucham. No. Sorry, moja woda, niechcący. Tak jest! Z... Czarny? Hegemon, no co może hegemon? Pokaż co jest, można zobaczyć co jest? Tak mamy, tak? Dobrze, dobrze. Nice. A to tam palgu Mensona, byku. Teraz to tam no. Ale zobaczyć tylko, nie dasz, nie ukra... Ja niechcący, przepraszam. Nie, poczekajcie chłopaki, ja będę czytał, słuchajcie. Dobra. Uwaga. W środku mamy tak, banknot 1000 dolarów. Nice. Mydło, nareszcie się umyje, dobrze. Kupię mydło. Kurczę, trafił, trafił. OP1. Płyn antybakteryjny. Oddaj to, Citrox. Zrobimy pranka z tym. Kupię mydło. Z bedrokiem. Mam miecz grabież 5. Nie. Tak. Nie. Ajajaj. Leć na czaszki, leć na czaszki, leć na czaszki. Moją kolejkę, czy nie? Bo teraz poka, zielony, zieloni AU. Ej, kto chce iść zobaczyć, ile będzie leciało głów? Ja mogę iść zaraz, ja mogę iść zaraz, tylko skończymy dropa. Citrox złoty. Co tam ja go sobie jutro otworzę. Ja nie otwieram go. Nie otwieram go. Citrox. Co? Citrox. Co masz tuś? Nie, czerwone. Dzisiaj nie otwieram. Na stół. Ale nie grasz więcej? Gram. Tekstur pak. Ale nie też ja. Idę ten miecz zobaczyć na czaszkach, nie? Co? Zaraz otworzę, zaraz otworzę, zaraz otworzę. Ja. Czekamy, co będzie miał. Kolejny czarny? Za hajle czarnych? Dwa chyba. Dobra. No dwa są zawsze. No ostatnio był jeden, to wiesz. Co to Evren kombinuje? Dobra, jestem, przepraszam, musiałem drzwi otworzyć do domu. Otwieram, otwieram. KFC? No czemu tak? Gdzie miecz z grabieżem? Dobra, mam tak, banknot 1000. Okej, okay, easy. Dobrze. Mam Turtle Shell Protection 7. Ja pierdzielę. Hello 7K Protection. Co? Mam maska gazowa OP1 i mydło, Czyli w sumie to samo co Nitashi, tylko że ja mam hełm. Tak. Ja pacole. Ja pierdzielę, Nitashi robimy ultimate seta. Naprawdę, ile chcesz za ten hełm? Everything. Wtedy czaisz, że w takim hełmie... Czekaj, to był ostatni, dziękuję. Powiem tak, Nitashi, możemy ubić targu. Serio? Ale na razie niech się lootboxy, wiesz. O ja patole. Prawda tutaj tylko tak. Ale dobre, ja mam tego, ja mam bedroka, ja jestem zadowolony. Idę postawić... Już się skończyły? Tak, skończyły się już, Evron. Szybko? Dobra. Kurde. A ile by było wam? Co, macie się całkiem z kasy wy? Tak, tak, tak. No a jak? Tak. Jutro Zaha kolejne. Jutro kolejne, tak? Dobra, czekajcie, no dobra, ja wyjdę sobie z Discorda zaraz. Ole, będzie jazda. Oby tylko dobra, były. Zmykam, dzięki wielkie. Pa, pa. Dzięki bardzo, hej. Pa, pa, Elko. Ej, tylko ja nie jestem pewien, słuchajcie, ale chyba im więcej osób w Nederze, tym chyba gorzej się respią te szkielety, nie? Ale może będzie. Możliwe, no. Trudno. Możliwe. Zobaczmy 2-3 i wtedy my wyjdziemy, ty będziesz sobie tam dalej robił, nie? Ale ja nie potrzebuję tych czaszek, tylko idę zobaczyć po prostu. No tak, no ale to wiesz, miecz z grabieżą to na co? Na proch? No w sumie. Co mam zadanie znajdź drzewo? Dziwne to zadanie. A mogę komuś opchnąć ewentualnie. Kupię za 200 dolków. Kupię za ryż. Kupię za ryż. No to na pewno będziesz o cenę Shulkera do plus, na ja, plus 1. Za ryż to byś mogła dużo kupić w Polsce. No wiem. Ja dzisiaj papier. Ale wychodzicie, to na was czekam, chłopaki. Dobra, Zaha, bo ty masz jakieś tajne przejścia. Są Zaha szkielet jakieś, nie? Nitashi, dam ci kontrofertę za jakiś czas, dobra? Bo no jakiś czas, znaczy ile? No jutro na lootboxach będziesz mógł zakupić ode mnie. Dobra? No dobra, deal. Dobra. Sprzedam mending. Czaisz, one chce mending. Dobra, przecież, czaicie, że taki hełm Protection 7 to automatycznie stajesz się dowódcą JD Teamu? No. Jeszcze z mendingiem jakby był. Stajesz, z automatu mogę rozporządzać Nexa i wszystkimi w JD Teamie. Czekajcie, szukam tego. Dobra, no macie zadanie. Ej, szukajcie szkieleta. Dobra. Jak ktoś znajdzie, to wołajcie.
Ty nie ma szkieletów. Ciężko będzie chyba z tą ekipą. Nie ma. A jak wyjdziemy tym portalem? A jak wyjdziemy tym portalem i wejdziemy? Zaha? Nie, to nic nie da. Weź na chwileczkę Zaha wejdź może. Ja z portalu wyjdę. Dobra, i w tym czasie pójdziemy do zielonych, postawić im... Jest szkielet, chodź. Dobra, no. Idę. Tutaj na wejściu, tutaj na tą platformę. Dobra. A ty masz patrzą jakiś dobry set, czy nie? Nie no, seta mam takiego... Pro 4 mam, nie? Co? Nie wiem, idę. 100%. Idę. Ty no? Przelecisz! Jezus, co to? Co to było? Co to było? Co to było? To z tego miecza było? Nie, mam tabliczkę odrzut 10. Naprawdę? Ja pacole. Ale to jest mocarne, nie? Ale mnie wysprzęgliło. Ej, ale jakbyś podskoczył, to byś przeleciał, stary. No? Tak. Ale mnie wysprzęgliło. Ej, próbujemy, ile to ma zasięgu? Idź Zaha. Poczekaj, ja nie mam po to na Fire Resista. Nie chcę Itachi, zostaw mnie. Zostaw mnie. Tylko podskocz, dawaj. Zostaw mnie. Nie. O, już Zaha, dobra. No i dawaj, dobra, podskocz. Spróbuj. 3, 4. Ja pacole. Przeskoczył skocznie, chłopak. Ale to jest mocarne. Poprosiłbym Darię, żeby zrobiła, ale ja wiem, że ona zginie. Tak, no. Ona zginie na pewno. Ja ci zginęłam 3 razy, starczy. Nie no, ale te itemki z lootboxów są tak mocarne. A ja na razie uciekam, pozdrawiam, daj zacznij też jak tam czaszki. Jesteśmy już po wszystkim, tam mi się ekran zaciął, więc jakby nie mogę wam tego pokazać. Nitashi ma tabliczkę z odrzutem 10 i mnie odrzucił na mega daleko. Idę zrobić pranka zielonym. O Jezus, ale się podjarałem. Zrobimy takiego pranka, że u nich wejście do bazy jest tutaj. A my... Nie wiem, czy możemy tutaj postawić. Nie ma kuboidu chyba, więc chyba możemy postawić. Ja pacole. Ale będą źli na mnie. Masakra. Czy ja mogę tą tabliczkę wziąć? Mogę chyba. Przepraszam. Musiałem to zrobić. Ale was kocham. Ja pierdzielę, wiem, że oni mogą to obkopać, ale zobaczcie, główne wejście do ich bazy jest zaklejone skałą macierzystą, bedrockiem. Jestem, no powiem wam, że jestem zadowolony z tego dropu, mimo że wylosowałem złoty i biały, dostałem resztę itemków taką średnią, bo na przykład papier toaletowy to tak średnio, detektory, dwa te, jakieś tam potki, płomień też jest słaby, życie, o, mam, patrzcie, mam życie, że zaraz po śmierci dostaję bana. To teraz życie, proszę bardzo, wypijamy. Mamy jedno życie. Okej, sztos, że życie dostałem, to mi się mega podoba. Najbardziej się cieszę z życia i z tego. Naprawdę, zobaczcie, jaki to jest idealny prank. Jeden blok, by zepsuć komuś grę. Właściwie to nie zepsuć, no, wiecie, no ja nie chcę tutaj zepsuć, tylko to jest śmiesznie, ma być. Więc jakby oni tu sobie zbudują to wejście, wiecie, tu przejście takie. No ale będzie i tak beka, bo oni będą tacy wkurzeni, będą wchodzić, patrzą i ja pierdzie bedrock, nie? Chyba, że admini to usuną. Admini, proszę, nie usuwajcie tego. Niech sobie radzą. Dobra, wydaje mi się, że odcinek udany. Bardzo mi się podobał. Jeszcze idźmy zobaczyć, ja pierdzie, tabliczka z odrzutem 10. Masakra, idę jeszcze zadać na chwilę do naszej bazy, czy coś się zmieniło, bo wydaje mi się, że nie. Dalej was zachęcam do stawiania suba i wbijajcie na tego Instagrama, ponieważ na Instagramie robię teraz mnóstwo Instastories. Może nie dodaję jakichś zdjęć i tak dalej, ale Instastories robię, dzisiaj zrobiłem chyba ze 30 Instastories, więc wpadajcie. Absolutnie to nie są sponsorowane Instastories, po prostu pokazuję wam, co ja robię w czasie, gdy mnie nie ma na YouTubie, gdy nie ma mnie na streamie, gdy nie ma mnie na wiecie gdzie, ogólnie. Więc wpadajcie, polecam, zostawcie tam followka, opłaca się. Okej, idziemy do bazy. Mam 700 dolców, więc jestem na plus dzięki Citroxowi. Baza jak zwykle rozwalona. Czy jakieś kurczaki tutaj znajdziemy? Nie, niestety. Czy coś tutaj cennego? Niestety. Idę jeszcze do swojej kurczakarki odebrać kurczaki, bo nie mam żadnego żarcia. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o sam fakt, że dostałem skałę macierzystą, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, ponieważ mogłem z niej zrobić wszystko, mogłem sprankować Jawora, kogokolwiek, ale zrobiłem z niej pranka dla zielonych. Chociaż mogłem sobie zrobić jakiś posąg w bazie, ale dobra, nieważne. Zrobiliśmy pranka dla zielonych. Zobaczymy, co oni teraz zrobią. Więc teraz idziemy tylko po kurczaczki. Zobaczymy, czy te kurczakarki... O, creeper się ma.
Siema Creeper. Czy te kurczakarki w ogóle działają? Bo one tak dają tych kurczaków bardzo mało, a mnóstwo piór. Nie wiem, od czego to jest zależne. Dajcie proszę znać w komentarzach, jeżeli ktoś się na tym zna. Zobaczcie, 4 kurczaki i za 3 ile piór. Może ich nie wyrzucałem wcześniej, ale i tak było ich mniej dużo, tych piór. No co, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek z lootboxów i z pranka wam się spodobał. Ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia. Zostawcie subę, łapkę w górę, wpadajcie na Instagrama i na nowy kanał z Fortnite'a. Patrzę Ekstra, link w opisie. Pa, pa!